Hejka! Dzisiaj powiem Wam, co moim zdaniem warto zrobić, aby wyjść z zaburzeń odżywiania i mówię to ja, jako osoba, która z tych zaburzeń odżywiania wyszła. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie bać się poprosić o pomoc, skorzystać z pomocy specjalisty czy terapeuty. To, co ja powiem Wam w tym filmie, będzie bardzo istotne, no bo ja uważam, że nawet będąc na terapii, główna robota należy do Was i to od Was zależy, czy Wy wyjdziecie z tych zaburzeń odżywienia, czy nie. I samo chodzenie na terapię nie wystarczy. Natomiast gorąco zachęcam Was, jeżeli macie taką możliwość, do tego, aby właśnie z terapii skorzystać. Zasada numer jeden. Pozbądź się wagi. I chodzi mi tutaj zarówno o tę wagę do ważenia jedzenia, jak i o tę wagę, którą mamy w łazience, która służy do ważenia nas samych. Wiele z osób z zaburzeniami odżywiania ma tendencję do ciągłego ważenia się rano, do ważenia się wieczorem, aby sprawdzić, czy w ciągu dnia się magicznie nie przytyło, do ważenia się dosłownie dzień w dzień. Jest to bardzo szkodliwe, dlatego że nasza waga może się zmieniać w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, nie świadcząc jednocześnie o tym, czy przytyliśmy, czy nie. Co więcej, waga kobiet wręcz zawsze będzie się zmieniać w ciągu miesiąca w zależności od pory cyklu i jest to nieuchronne, więc ważąc się i widząc te zmiany w liczbach, które widzimy na wadze, możemy tylko pogorszyć swój stan psychiczny. Natomiast jeżeli chodzi o ważenie jedzenia, jest to niestety pułapka, w którą wpada wiele osób, które przechodzą na dietę i które w pewnym momencie już nie potrafią zjeść posiłku bez ważenia każdego jego składnika. Dlatego uważam, że nie da się wyjść z zaburzeń odżywiania, nie rezygnując totalnie z ważenia jedzenia. I chodzi mi o takie drastyczne zrezygnowanie z tego. Nie żadne kompromisy, tylko dosłownie wyrzućcie tę wagę, dajcie ją komuś innemu. Schowajcie ją gdzieś tam, gdzie nie będzie Wam się chciało po nią sięgać, albo dajcie swojemu partnerowi, rodzicowi, aby za Was ją gdzieś ukrył, tak żebyście nawet nie wiedzieli, gdzie ta waga jest. Zasada druga. Nie licz kalorii, nie sprawdzaj kaloryczności tego, co kupujesz, co spożywasz. I tu właśnie taka druga zależność, drugi taki pierwiastek wspólny, jeżeli chodzi o osoby z zaburzeniami odżywiania, czyli liczenie kalorii i ucinanie tych kalorii. Ogólnie zaburzenia odżywiania, a szczególnie zaburzenie odżywiania, jakim jest anoreksja, biorą się z tendencji do kontroli. I podczas tych zaburzeń kontrolujemy właśnie to, co w siebie wkładamy, to, czym się żywimy, to, jaką ilością siebie żywimy. I chcemy mieć też kontrolę nad swoim wyglądem, nad wagą. I ta oto kontrola daje nam radość. Z tego względu, że właśnie zaburzenia odżywiania są tak ściśle związane z tym poczuciem kontroli, i tą potrzebą wewnętrzną kontroli, my musimy zabrać sobie wszelką pożywkę kontroli, czyli w tym przypadku kalorie. Już wspomniałam o ważeniu jedzenia, które też właśnie daje nam poczucie kontroli. I teraz drugi element tej kontroli, czyli kalorie. Ja wiem, że pewnie zdecydowana większość osób z zaburzeniami zna kaloryczność swoich codziennych dań na pamięć. Ale zapewniam Was, że po czasie naprawdę o tej kaloryczności się zapomina. To nie jest tak, że jeżeli nauczyliście się tego raz, to będzie Was to prześladować już całe życie. I będziecie, jedząc dany produkt, pamiętać zawsze jego kaloryczność. Naprawdę da się tego oduczyć, tylko trzeba faktycznie już nie sprawdzać tej kaloryczności, już nie patrzeć się na te etykiety i dać sobie na to przestrzeń i czas. Nie sprawdzać kaloryczności nowych produktów, nie powtarzać sobie w głowie kaloryczności starych, starać się unikać tej kontroli, starać się unikać sobie podsumowywania danego dnia, tego, ile zjedliśmy w ciągu dnia, po prostu całkowicie dążyć do tego, by o tych kaloriach zapomnieć. Jakby one nigdy nie istniały. Po prostu. Nie patrzymy się tam, nie myślimy o tym. I ja wiem, że łatwo jest to powiedzieć, a ciężko jest to zrobić, ale ja to zrobiłam. I uważam, że skoro to zrobiłam, to przysługuje mi to takie prawo do tego, by
właśnie Was do tego zachęcać, bo to jest możliwe. Nawet jeżeli to się wydaje dosłownie tak trudne, jak wejście na chociażby Mount Everest, to jest to osiągalne, wymaga po prostu cierpliwości do samego siebie i takich drobnych kroczków wykonywanych każdego dnia, jeden za drugim, by powoli dążyć do celu. Trzecia zasada może być troszkę kontrowersyjna, bo ona dotyczy innych ludzi, którzy są w naszym otoczeniu. A brzmi ona: nie przebywaj z ludźmi, którzy są na diecie, którzy się wiecznie odchudzają, którzy liczą kalorie, nie spędzaj z nimi czasu, nie rozmawiaj z nimi, a przynajmniej nie o jedzeniu. To, w jakim towarzystwie przebywamy, to, z kim się zadajemy, bardzo wpływa na nasz sposób myślenia, postrzegania tego świata, na nasz charakter, na wszystko, tak naprawdę na wszystko, co nas dotyczy, na naszą codzienność, rzeczywistość, zainteresowania, wszystko. Tak więc, jeżeli chcemy wyjść za bóźni odżywienia, nie możemy się karmić przekonaniami ludzi, które są dla nas szkodliwe. Ja wiem, często osoby, które są naszymi przyjaciółmi, nawet najlepszymi przyjaciółmi, osoby nam bardzo bliskie, rodzina, rodzice, babcia, po prostu osoby z naszego najbliższego otoczenia właśnie mogą być dla nas szkodliwe i ten krok jest niesamowicie ciężki. Zresztą większość tych kroków nie jest łatwa, bo wychodzenie z zaburzeń odżywienia nie jest łatwe. To nie jest tak, że ja Wam dam magiczny sposób, który po prostu będzie totalnie łatwy i Wy musicie wykonać zero roboty i jutro będzie już po Waszych zaburzeniach. Nie. Po pierwsze, dużo pracy musicie włożyć Wy sami, a nawet nie chodzi mi o taką pracę fizyczną, a bardziej o taką pracę psychiczną, mentalną. I musicie dać sobie czas, odpowiednio dużo czasu, nie tydzień, nie dwa, nie miesiąc, nie rok, być może parę lat. Ale z każdym tygodniem już będzie Wam łatwiej, z każdym miesiącem będzie Wam łatwiej, więc to nie jest tak, że to jest parę lat ciężkiej pracy. Natomiast na samym początku ta praca jest niesamowicie ciężka, Wasze decyzje są niesamowicie ciężkie i niestety nie ma drogi na skróty. Tak więc musicie się odciąć od ludzi, którzy są dla Was szkodliwi. Naprawdę ciężko, bo wiem, że część osób machnie na to ręką, ale naprawdę ciężko będzie Wam po prostu przestać patrzeć na jedzenie pod kątem, nie wiem, jakiejś rygorystyki, pod kątem kaloryczności, pod kątem tego, co jest tuczące, a co nie jest tuczące, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe, jeżeli zewsząd Wam ludzie będą o tym trąbić. I jeszcze ja dodam tutaj aspekt drugi, dotyczący właśnie naszego otoczenia, a mianowicie starajmy się nie zadawać z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia na temat naszej figury, na temat tego, ile jemy i w ogóle, bo nieraz zdarzają się tacy ludzie, którzy powiedzą: Boże, Ty to wszystko zjesz? Albo: a nie przytyło Ci się ostatnio? Te osoby totalnie mogą nie mieć nic złego na myśli. Może to być dla nich po prostu takie odruchowe, by coś takiego wypowiedzieć. Nie zastanowią się dwa razy, ale Wy to zapamiętacie na zawsze. Bo Wy już macie po prostu fokus na to, żeby wyglądać w określony sposób, by wyglądać jak najchudziej. I jeżeli ktoś Wam coś takiego powie, to jest po prostu gwóźdź do trumny. To jest też ten drugi rodzaj ludzi, od których musicie się trzymać z daleka, ale naprawdę musicie się trzymać z daleka, żeby z tych zaburzeń odżywienia wyjść. Ja już o tym kiedyś mówiłam, ale miałam w pewnym etapie swojego życia i to był etap w sumie, który zaczął się, kiedy miałam jeszcze zaburzenie odżywiania i byłam bardzo, bardzo chuda i później trwał on, kiedy z tych zaburzeń już wyszłam, byłam w trakcie wychodzenia. Miałam wtedy taką przyjaciółkę, która z kolei była bardzo chuda i nie mogła przytyć. To znaczy, ludzie komentowali to, jak ona jest chuda i to nie odpowiadało, że ludzie to komentują, więc ona chciała przytyć. A z kolei ona miała taki metabolizm, że niezależnie ile w siebie jedzenia pakowała, to nie tyła. I właśnie ta dziewczyna, nie wiem czy nie przez to, że właśnie ją spotykały odwrotne, niemiłe komentarze od ludzi, po prostu miała odwagę, by mi pokazać, że przytyłam, że już nie wyglądam tak dobrze jak kiedyś i musiałam tej osoby w swoim życiu zrezygnować, mimo że na tamten czas nazywałam ją swoją najlepszą przyjaciółką. Nie było to w ogóle proste, nawet nie macie pojęcia, jak ciężkie to było i teraz to mówię z łatwością, ale już minęły lata od podjęcia tej decyzji i wszelkich kroków za tą decyzją idących,
Ale naprawdę to jest coś, co jest niesamowicie ciężkie, niesamowicie trudne i to jest normalne, że człowiek dosłownie przechodzi coś takiego jak rozstanie z partnerem, jak zerwanie, bo po prostu żegnamy się z no, bardzo ważnym człowiekiem z naszego życia, ale robimy to dla siebie. I jeżeli chcemy wyjść z zaburzeń odżywienia, my musimy myśleć o sobie. Musimy myśleć o sobie w sposób czuły, jakbyśmy byli swoim najlepszym przyjacielem. Co byś w danym momencie właśnie chciał dla swojego najlepszego przyjaciela, czy dla rodzeństwa, czy dla swojego dziecka? I właśnie w takim kontekście musimy myśleć o sobie, że co by było dla mnie najlepsze, najkorzystniejsze, co by mi pomogło najbardziej, jak mogę dzisiaj o siebie zadbać, jak mogę dzisiaj sobie pomóc. I tym powinniśmy się kierować każdego dnia. Teraz krok czwarty, czyli naucz się doceniać swoje ciało. I tutaj chodzi mi o coś takiego, jak na przykład mamy kompleks grubych ud. To jest kompleks, który ja kiedyś miałam, dlatego mówię o nim i na jego przykładzie powiem Wam, o co mi chodzi. Mianowicie, okej, dajmy na to. Mam większe uda, mam tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej właśnie tam. Ale mam nogi. Jestem wdzięczna za te nogi, bo te nogi mnie noszą na moją ulubioną kawkę, noszą mnie na każde spotkanie z przyjaciółką, z chłopakiem. Pozwalają mi uprawiać sporty, które kocham. Pozwalają mi prowadzić samochód. Pozwalają mi być niezależną na co dzień. Jest wiele rzeczy, które zawdzięczamy temu, że te nogi mamy. Czy są większe, czy są mniejsze. Naprawdę szczęście może być sprowadzone do tego, że właśnie mamy wszystkie części ciała, że jesteśmy kompletni, bo to nie jest wcale oczywiste. To nie jest tak, że każdy z nas ma sprawne wszystkie części ciała, czy w ogóle, że je ma. Niektórzy tracą w trakcie swojego życia, w jakichś wypadkach czy innych okolicznościach właśnie część siebie, część swojego ciała. Jest to niewyobrażalna trauma. Więc to, że my mamy coś do zarzucenia naszym nogom, naszym ramionom, naszemu brzuchowi, naszej twarzy czy czemukolwiek innemu, to jest tak nieistotne wobec tego, że moglibyśmy tych części ciała w ogóle nie mieć. Dlatego naprawdę wiele da praktyka takiej wdzięczności za to, że okej, może nie jestem największym fanem moich rąk, ale jestem wdzięczny, że je mam. To pozwala popatrzeć na te ręce, na te ciało, taki inny sposób, w sposób taki bardziej szanujący, doceniający, akceptujący. I to jest to, co będzie nam pomagać. Punkt piąty też nawiązuje właśnie do wdzięczności, a dokładnie do bycia wdzięcznym za posiłek. I tutaj ta sama zasada. Nie każdy posiłek w życiu jest nam gwarantowany. Tak naprawdę każdego dnia może się wydarzyć jakaś klęska żywiołowa, może się wydarzyć jakiś konflikt zbrojny i z dnia na dzień możemy stanąć w zupełnie innej rzeczywistości, obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości. I to, że my otwieramy lodówkę i znajdujemy tam jedzenie, nie jest rzeczywistością każdego człowieka. Są ludzie na tym świecie, którzy nadal w dzisiejszych czasach głodują, cierpią z tego powodu, umierają z tego powodu, chorują z tego powodu. Dlatego warto być wdzięcznym za to, że mamy co położyć sobie na talerzu. Nie patrzeć na jedzenie w sposób taki, że ono mi szkodzi, bo ono sprawia, że tyje. Tylko patrzeć na to jedzenie z wdzięcznością, jako coś, co mnie odżywia, jako coś, co daje mi energię do życia, jako coś, co jest źródłem mojej witalności, mojego zdrowia, mojego piękna. Warto tutaj też wrócić do eksperymentowania w kuchni, do próbowania nowych smaków kuchni, po prostu do takiego zwiększenia zainteresowania jedzeniem, kuchniami świata, do wyrobienia sobie opinii o różnych kuchniach świata, o różnych pokarmach. Często osoby, które są w zaburzeniach odżywienia, jedzą powtarzalne posiłki przez długi czas, takie bezpieczne posiłki, coś, czego nie boją się jeść. I wychodzenie poza te granice, poza te wyrobione swoje normy może być bardzo ciężkie, dlatego warto zrobić trochę z tego zabawę, interesujące doświadczenie i właśnie próbować nowych rzeczy, próbować tego, a może to mi zasmakuje, a może to będzie moim ulubionym jedzeniem,
i troszkę się tym pobawić, znaleźć znowu taką miłość wewnętrzną do jedzenia, nauczyć się znowu tym cieszyć i nie karać się za to. Punkt szósty, który będzie troszeczkę bardziej ogólnikowy, a mianowicie praktykuj wdzięczność w codziennym życiu. I już dwa punkty dotyczyły wdzięczności. Jeden wdzięczności za ciało, drugi wdzięczności za pokarm. Natomiast tutaj chodzi mi o taką generalną wdzięczność. Bo jeżeli my nauczymy się być wdzięczni za to, co mamy, to będzie nam łatwiej patrzeć na wszystko w życiu, na wszelkie niedogodności, na wszelkie problemy. Będzie nam łatwiej po prostu cieszyć się chwilą. Nasze myśli na chwilę nie będą skupione na tym, jak wyglądamy, nie będziemy się tym martwić, bo praktykując wdzięczność będziemy się skupiać na czymś pozytywnym. A jeżeli się na czymś skupiamy, to to rośnie. Więc będąc wdzięcznym za pewne rzeczy w życiu, które już mamy, będziemy w stanie przyciągnąć więcej rzeczy do naszego życia, za które będziemy wdzięczni. Punkt siódmy, czyli znajdź pasję, która cię pochłonie. I właśnie, tutaj znowu muszę zaznaczyć, że osoby, które mają zaburzenie odżywienia, często non-stop myślą o jedzeniu, o odchudzaniu, o ważeniu się, zamartwiają się tym, już myślą, co będą jeść jutro, myślą, czy schudły, porównują się do kogoś innego i te myśli non-stop są związane w jakiś sposób z tymi zaburzeniami. I znalezienie jakiejś pasji, zainteresowania i znowu wejście w to uczucie pochłonięcia czymś będzie naprawdę uzdrawiające, bo nasze myśli będą zmieniały coraz częściej tor z myślenia o jedzeniu na myślenie o tej pasji. Wiecie, jak jest to uczucie, jak coś robicie i robicie to całym sobą i czujecie takie przyjemne po prostu zaangażowanie w to, że jakby nawet nie wiecie, co się dzieje wokół was, jesteście tym tak pochłonięci, że nie macie pojęcia, co się dzieje wokół was, to jest to uczucie, do którego musicie dążyć, którego radzę wam poszukać w jakiejś pasji, w jakiejś książce, nie wiem, w nauce czegoś nowego, czy nawet w pomocy innym, bo powiem wam, nawet to uczucie może dać, nie wiem, wyprowadzanie piesków ze schroniska, angażowanie się w jakieś akcje jako wolontariusz, po prostu korzystanie z życia w wielu jego wymiarach. Zaburzenia odżywiania niestety sprawiają, że właśnie wszystko związane z odchudzaniem i jedzeniem jest całym naszym życiem. Że w sumie tylko wokół tego kręci się nasz byt, nasze myśli. No, wychodząc z tych zaburzeń odżywiania, dążymy do tego, by totalnie zmienić naszą rzeczywistość, by totalnie zmienić nasze myśli. Trzeba znaleźć coś, co właśnie zaczepi nasze zainteresowanie, uchwyci naszą uwagę i nas pochłonie. Punkt ósmy, czyli dostrzegaj i doceniaj piękno innych niezależnie od ich masy ciała. I tutaj chodzi mi o to, aby nauczyć się patrzeć na innych ludzi, być może obcych ludzi, a może i znajomych ludzi, po prostu tak, by dostrzegać w nich piękno. I uwierzcie mi, gdy zaczniemy patrzeć na obcych ludzi, na innych ludzi, na otaczających nas ludzi takim przychylnym wzrokiem i będziemy umieli znaleźć w każdym z nich piękno, będzie nam łatwiej wtedy dostrzec to piękno w nas samych. I może się to wydawać banalne, ale uwierzcie, to ma sens, bo patrząc nieprzychylnie na siebie, też często przez ten pryzmat oceniamy innych. Więc możemy tutaj troszkę ułatwić sobie to zadanie i zamiast zaczynać od siebie, co może się wydawać właśnie najtrudniejszą rzeczą do zrobienia, zacząć od innych ludzi i to w nich właśnie szukać piękna, to piękno też będziemy potrafili coraz bardziej powoli przelać na siebie i w sobie je dostrzec. Punkt dziewiąty, który będzie nawiązywał do dwóch poprzednich moich filmów na kanale, czyli do mediów społecznościowych i do tego, aby nie spożywać, nie karmić się negatywnym, toksycznym kontentem w mediach społecznościowych. Po prostu dajemy unfollow, czy to jest nasz znajomy, czy to jest jakaś obca influencerka. Jeżeli oni nam szkodzą, to w tym momencie sorry, leci unfollow. Jeżeli ktoś tworzy szkodliwe treści, no to sorry, ale nie zasługuje na ten follow. Pamiętajcie, tak jak już powiedziałam, to, czym się karmimy, ma ogromny wpływ
wpływ na nasze myśli, na nasze postrzeganie świata, a że na telefonie niestety spędzamy bardzo dużo czasu, to to, co tam oglądamy, naprawdę wpływa na nasz mózg, na to, jak działa nasza podświadomość, na to, jak my postrzegamy świat, jak oceniamy świat, więc tam też trzeba dokonać zmian. I już ostatni punkt, punkt 10, czyli dąż do intuicyjnego jedzenia. Naucz się słuchać swojego organizmu. Czujesz głód? Zjedz. Ale zastanów się, na co mam ochotę? Czego potrzebuje teraz mój organizm? I nie, nie jest to suchy wafel ryżowy. Widzę cię. Naucz się słuchać, kiedy twój organizm jest głodny, dawać mu odpowiednią ilość pokarmu do momentu, w którym jest najedzony. Nie przejadaj się, bo to ciebie tylko zniechęci. Jak będziesz czuć, że masz przepełniony brzuch, będzie ci się tam przelewać, będziesz cierpieć z tego powodu, będziesz czuł ból, to w życiu cię to nie zachęci, by po prostu jeść intuicyjnie. Jedz wtedy, kiedy czujesz głód, jedz do momentu, kiedy jesteś najedzony i nie jedz, kiedy nie jesteś głodny. Proste, a jednocześnie wiele osób ma z tym problem. Ale naprawdę uwierzcie mi, tego da się nauczyć. To jest to, jak ja teraz jem. I oczywiście zdarza mi się przejeść na jakąś wigilię, czy no nieraz gdzieś pójdę do restauracji, po prostu wszystko jem oczami, zamawiam i zjem za dużo. Ale chodzi o większość czasu w naszym życiu. Zdarza mi się popełnić jakiś błąd, nadal zdarza mi się przejeść, ale przez większość czasu, dosłownie, jak poczuję głód, myślę o tym, na co mam ochotę, przygotowuję sobie posiłek. Oczywiście staram się przez większość czasu jeść pełnowartościowe posiłki składające się z warzyw, z dobrej jakości białka, z węglowodanów, ale naprawdę słucham się głównie tego, na co mam ochotę. Ale jeżeli na przykład boli mnie brzuch, nie jestem głodna, bo przejadłam się, to nie jem na siłę, bo to też może sprawić, że po prostu będziecie się czuć no niedobrze, we własnej skórze, z własnym żołądkiem bolącym i będziecie mieć taką niechęć do tego intuicyjnego jedzenia, a naprawdę to osiągnięcie tego jest pięknym, uwalniającym zjawiskiem i jest warte każdego waszego wysiłku. Ja teraz naprawdę, idąc do restauracji, zamawiam to, na co mam w danym momencie smaka i nie kieruję się tym, co ma najmniej kalorii potencjalnie. Nawet jak jest podana kaloryczność jedzenia i coś, na co mam ochotę, ma najwięcej kalorii, to ja nie mam problemu, żeby to zamówić. Czajcie to. A ja naprawdę, naprawdę miałam z tym problem. Naprawdę miałam problem, żeby zjeść chociażby pół banana. Rozumiecie to? Jakby zrozumcie, jaka długa była moja podróż i jaka długa będzie wasza podróż, ale ta podróż, ta droga jest tego warta. Jest warta tego, by znów czuć, że żyjemy pełnią życia, że korzystamy z tego życia, że nie czujemy żadnego lęku wobec pójścia na miasto ze znajomymi, nie czujemy lęku, gdy sięgamy po chipsa, nie czujemy żadnych wyrzutów sumienia. Po prostu to jest piękne i to jest warte każdego wysiłku, dlatego naprawdę zachęcam was, aby walczyć o siebie, aby po prostu wierzyć w siebie, wierzyć w to, że wam się uda, bo ja w to wierzę. Jeżeli mi się udało, ja nie jestem żadnym niesamowitym człowiekiem, naprawdę, jeżeli mi się udało, wam też się uda. Uda się to każdemu z was, tylko musicie wy tego chcieć i wy w to wierzyć i nawet jeżeli będziecie mieć potknięcia, upadki, zrobicie kilka kroków wstecz, to wstajecie i idziecie znowu do przodu. Wiecie, że będzie to wszystko tego warte. No dobrze, kochani, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że ten film komuś pomoże, komuś doda otuchy, troszkę wskaże, jaką drogę obrać, by właśnie z tych zaburzeń odżywiania wyjść. I naprawdę życzę wam wszystkim, by wam się to udało. Widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!